To są takie święta wyjątkowe, to są takie najbardziej rodzinne święta. No i chcę usiąść przy tym stole wigilijnym i będzie mi na pewno lżej na sercu, jak sobie pomyślę, że ileś tam wszystkim się nie pomoże, jak to zawsze mawiał mój mąż, ale chociaż części, to już jest wiele. Jestem bardzo zmęczona, ale bardzo szczęśliwa, bo to wszystko działa w dwie strony. Ja pomagam, ale mi też ktoś pomaga, bo sama bym tego dzieła nie stworzyła. Po prostu pomagają firmy, o które, co prawda trzeba 160 pism wysłać i po prostu poprosić ludzi, ale nie powiem. Nie powiem, bo wpłacają, dlatego mogę po prostu coś takiego zrobić. W każdej z paczek, paczki są naprawdę ładne. Jest majonez, jest olej, cukier, brzoskwinie w puszce, przyprawa do zup, pierniki, duża paczka. Ja dokładnie wiem, że jest 12 pozycji takich właśnie świątecznych, że myślę, że można dokupić chlebek, masło i już od biedy można sobie święta naprawdę niezłe zrobić. Część paczek, ale to więcej ze słodyczami, trafiła do dwóch DPS-ów. To było ponad 200 paczek, około 250 paczek. Później trafiły paczki piękne dla dzieci, matek osadzonych w Krzywańcu. Później trafiły paczki do ludzi bezdomnych, do Arki na Chynowie i oddziału w Krzywej koło Nowogrodu. Następnie trafiły paczki do domu samotnej matki oraz do pogotowia opiekuńczego. Także w tym roku, i teraz te spożywcze głównie trafią do ludzi, którzy mają bardzo niskie dochody. Opieka sporządziła takie listy, opieka wie i opieka będzie rozwozić te paczki do osób starszych, seniorów, o niskich dochodach. Mała rzecz, a cieszy. Widziałam reakcję, łzy w oczach, wielkie podziękowania. Ja sama miałam łzy w oczach, jak widziałam, jak ludzie reagują. I że jestem przekonana, że warto to robić.